zawsze mnie poruszała po prostu ta Ewangelia. Kiedyś pamiętam, jak uświadomiłem sobie, że to, co mnie spotkało w moim życiu w 2001 roku, to moje spotkanie z Bogiem, ono stało się takim punktem, do którego zawsze winienem wracać. Uważam, że każdy powinien nauczyć się wracać do punktu, w którym spotkał się z tym Jezusem. Wiecie dlaczego? Bo to powoduje, że następuje weryfikacja różnych rzeczy w twoim życiu. Wbrew pozorom powrót do tego stanowi w różnych okolicznościach życiowych pewnego rodzaju rozwój. Dlatego jest napisane, jak poznaliście Chrystusa, tak w nim chodźcie. A poznaliście Go właśnie przez przyjęcie tej prostoty ewangelicznej. Wiecie, ja się nawracałem w ten sposób, że kiedy już się dowiedziałem, że jest Bóg, to czytałem jednocześnie kilka rzeczy. Czytałem Pismo Święte, czytałem książki filozoficzne, czytałem w ogóle masę rzeczy miałem. Ja to wszystko ze sobą porównywałem. I prostota Ewangelii kontra ta komplikacja, która była w innych naukach, to był jeden z puzli, przez który ja się nawróciłem. Prostota Ewangelii kontra całe zagmatwanie różnego rodzaju nauk. Jak dziś pamiętam, ja tu filozoficzna jakaś książka, tu coś innego, to nie znaczy, że tam nie odnajdywałem różnego rodzaju prawdziwych rzeczy, to nie o to chodzi. Chodzi o to, co mnie zbawiło, co mnie uratowało, ta prostota ewangeliczna. I ty wracasz do tego, ja przez 20 parę, prawie lat wracam do tego, ja mam taki zwyczaj w mojej modlitwie. To jest, ja mam zwyczaj taki, ja wracam do tego miejsca. Ja moje spotkanie z Bogiem bardzo dobrze pamiętam. Bardzo dobrze pamiętam moje spotkanie z Bogiem. Bo ja go wspominam 20 lat. Ja nie jestem zafiksowany na nim, ale ja wracam do tej prawdy ewangelicznej. Niejednokrotnie diabeł próbował mnie ugotować różnymi rzeczami, a to spowodowało, że ja szybciutko wracałem na tor. Mam pewien niedosyt. To dobre słowo, ale mam pewien niedosyt. Chcę wam coś jeszcze powiedzieć. Ta prawda Ewangelii ma moc przekonać każdego. Niezależnie od tego, w jakiej pozycji społecznej człowiek się znajduje. Niech podniosą ręce wszyscy ci, którzy byli złodziejami. Jak byłeś złodziejem w sercu, to też podnieś, bo ja byłam prostytutką w swoim sercu. Spałam z tym drugim facetem na ulicy. Kto był sprawiedliwym człowiekiem? Ja byłam bardzo sprawiedliwym człowiekiem. Myślałam, że z uwagi na to, co przeszłam w swoim życiu, że żywcem pójdę do nieba. Tylko nie odnalazłam słowa na to w Biblii. Są wśród nas ludzie wykształceni i niewykształceni. I z uwagi na to, że jesteśmy w tym jednym kościele, spowodowała to jedna prawda, że Jezus Chrystus umarł za każdego człowieka. Niezależnie od tego, kim ten człowiek był i co prezentował. Taka sama prawda dla prostytutek, dla złodziei, dla intelektualistów. Taka sama prawda. Więc o co chodzi? Nie kombinujmy. Kiedy głosimy, to kiedy my ją głosimy, to nie martwmy się, że ona musi być dostosowana do jakiejś grupy społecznej.
To jest nieprawda. Nie twórzmy projektów. Nie twórzmy projektów. Rozbrójcie się z tego, bo to jest diabelskie oszustwo. Że gdy ty idziesz gdzieś, to i będziesz głosił to w jakiś taki szczególny sposób. To jest nieprawda. Możesz robić coś, żeby się tam dostać. Wejść w jakiś układ. Możesz robić jakiś majstersztyk. Rozumiesz, o co chodzi? Ale ta prawda dociera absolutnie do każdego człowieka. To jest prawda ponadczasowa, ponadwymiarowa. Bardzo mi na tym zależy, żebyśmy to rozumieli, żebyśmy też umieli wracać do tego, kiedy w naszym życiu pojawiają się różne zapętlenia. Czysto odchodziłem od sytuacji takich, że gromiłem diabła i wracałem do miejsca, w którym spotkałem się z Jezusem. Rozumiecie? Wtedy moja świadomość znowu jakby wracała na prosty tor. Dziś po prostu wspominam to, nie mam takich potrzeb jak wcześniej, ale dziś to wspominam. Dziś wspominałem to rano. I płakałem. Wspominając spotkanie z Jezusem moje przed blisko 20 lat. Rozumiecie mnie? To jest bardzo ważne, żebyście to... Umiejmy skorzystać z takich rzeczy. Bo potem w tym perworze walki to my w ogóle biegniemy, działamy i często dajemy się oszukać, że istnieje coś w pewnym sensie, co będzie większe. No nic nie będzie większe w twoim życiu niż twoje osobiste spotkanie z Jezusem. Tylko ty na tym masz nabudować, zrobić, ale czasami mówię, musisz wrócić do podstawy. Kiedy przychodziły w moim życiu sytuacje, gdzie się czułem potępiony, gdzie czułem, że powinienem na coś zasłużyć, czułem się gorszy niż inni. Wracałem do tego miejsca, w którym On mnie zbawił, gdzie nie miałem nic. Nic. Nic nie miałem. Siedziałem w celi więziennej i nie miałem nic. Nie miałem, nic nie wiedziałem. Nie wiedziałem, jaka jest definicja czegokolwiek. Rozumiecie? Nie wiedziałem. On mnie zbawił wtedy. To jest ta siła Ewangelii, nie? Ja osobiście nie znam większego dowodu miłosnego Boga. Bo to jest w ogóle informacja, nic od ciebie nie potrzebuję, nic od ciebie nie chcę, za to chcę ci dać wszystko. Rozumiesz, tu nie do końca jest o czym rozmawiać. Nie ma czego bronić. A klucz jest jeden, przyjmij Jezusa i żyj pełnią życia. Prawda? Wracajcie do tego, pamiętajcie o Ewangelii.